I've acquired new evidence that leads me to believe it is the Scion itself that is in some strange way a vast library of information to rival even Alexandria. I am now convinced that if I can obtain it, I will finally discover what happened to my beloved Amelia. Oh, Pierre, you litterbug. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Od razu mamy przeciwników, także wypadałoby się skupić. Tak mi się właśnie coś kojarzyło, że będziemy mieli przeciwników. Natla doesn't honor her contracts, Pierre. I'd move on if I were you. No, mademoiselle. Natla and I understand each other. I find things for her, and she rewards me handsomely. But you see the very thing she does. That is why you are not trusted. I trust my instincts. And that is why you are in second place. I am a professional, mademoiselle. I focus on the job, and I get paid. There's more to life than money, Pierre. This isn't life, mademoiselle. It's business. Your compulsion prevents you from seeing the difference. It hasn't prevented me from getting a piece of the skill. How's business for you? Touché. So then, why don't we see whose compulsion gets them the next piece? No dobrze, to by było na tyle takim słowem wstępu. Dobra, tutaj raczej nic nie znajdę na samym początku. Możemy się powspinać po kolumnach i raczej to zrobimy. Jesteśmy w świątyni świętego Franciszka i tam potrzebujemy się dostać, natomiast no, ta krata nie jest wieczna, jak zdążyliśmy wszyscy zauważyć. No dobra, nie pozostaje nam raczej nic innego, jak tylko i wyłącznie się powspinać i spróbować się gdzieś dostać. Tutaj myślę, że dobry punkt będzie to zaczepienia. Tam jest kulka i tam potrzebujemy wejść. Tutaj raczej na razie nic nam to nie da. Można by było spróbować poskakać tędy. Tutaj chyba też doskoczę. Można spróbować. Mogłam zacząć od innej strony chyba, ale no dobra. Tędy powinniśmy wejść. Tutaj się możemy dostać. No i tutaj jest sekrecik, ale no wiadomo, sekreciki nas nie interesują raczej. Tutaj możemy się dostać za pomocą kół. Nie lubię bardzo chodzenia po ścianach. Okej, możemy sobie strzelać, dobra. A, bo tam tak nie wejdę łatwo, jak bym chciała. Tutaj mamy pokazane, gdzie mamy strzelić i to jest tak. Miecz i lewe oko. Lewe oko. Dobra, nie w ten sposób. Staniemy sobie na tym. I miecz. A, chyba muszę jednak z tego zejść. No i pięknie, mamy to. Troszeczkę dłużej spędziłam tutaj czasu niż chciałam. No dobra, i teraz tędy. Okej, i tutaj mamy kolejny punkt i to jest tak. Rękojeść miecza, kość ogonowa i prawa stopa. Nie wiem, czy zapamiętam. Zaraz zobaczymy. Dobra, lewa, znaczy prawa stopa, kość guziczna i rękojeść miecza.
I to nie wszystko? To co jeszcze tam było? Były 3 punkty na 1000%. Dobra, no. Najwyżej sprawdzę. A, jeszcze była jedna stopa, czyli obie stopy były. Dobra. Na szczęście w miarę sprawnie nam to zajmuje czasu. Jeszcze jedna stopa. Cudownie. I o to chodziło. To możemy sobie stąd uwolnić. Pięknie. Naprawdę sprawnie nam idzie. Czy tutaj nie będzie przypadkiem kotków kolejnych? Nie. Dobra, tam mamy tą bramę do otworzenia, ale to raczej za chwilę, nie przejmujemy się. Ojeju. No i świetnie, mamy to. To co, pora się powspinać. Ja potrzebuję się dostać teraz na drugą stronę, także moglibyśmy nawet od drugiej strony na spokojnie chyba zacząć. Tędy. Nie potrzebujemy niczego więcej. I teraz tutaj. Chyba dobrze myślę. No nie wiem, czy dolecę. Wow, doleciałam. Dobra. Okej, bo tutaj są schody zerwane. Ała, no miałam zejść normalnie. Okej, to nam otworzy drogę. Ale ja sobie jeszcze tutaj otworzę, bo i tak potrzebujemy to zrobić. I tutaj chyba będziemy mieli przeciwników. Dokładnie. Dobrze kojarzyłam. Pięknie. Jak widać, też zaczynam się uczyć i potrafię już, wiecie, ogarniać te sprawy związane z tym, jak to się nazywa. Boże, jak to się nazywa? Z tą całą adrenaliną, to znaczy z tą furią i z tymi unikami. Wcale to nie jest takie trudne, ale no, kwestia, wiecie, nauczenia się, przyzwyczajenia i w ogóle przypomnienia sobie. Zdecydowanie, no, jeżeli chodzi o bossów, to nie ma, wiecie, w ogóle nic do gadania, bo potrzebne nam to jest po prostu. Bez tego raczej nie pokonamy żadnego potwora. No dobrze, mamy przejście. Ta świątynia świętego Franciszka to chyba będzie jeden z dłuższych etapów, z tego co mi się wydaje. Chociaż nie wiem, bo już nie pamiętam. Wygląda dość osobliwie. Nie myślałam, że takie rzeczy są w świątyniach. Tam możemy sobie strzelić na dół. I to nam wysuwa piedestał, ale chyba tylko na chwilę. A, to jest ten motyw w grze, dobra. To już wiem, który to jest motyw i nie za bardzo go lubię. Jak się tutaj schodziło? Chyba tędy bym zeszła w miarę bezpiecznie. Okej, ta platforma widzę, że zostaje tak, jak jest. Tam jest apteczka. Tutaj mogę sobie też... Okej, tutaj nie sięgnę, dobra. Jest Hefajstos na przykład. No, jeden z dłuższych etapów to będzie. Dobra, bo tędy było zejście. To już nie potrzebujemy na razie tego.
Ewentualnie tutaj sobie skoczyć i teraz krawędź. Dobra, jest drabina, czyli na sam dół możemy zejść. Ale apteczka się teraz liczy chyba bardziej. To mnie gdzie zaprowadzi? Nie mam pojęcia. A, do pierwszej z dźwigni. Dobra, to może być. Nawet jest to dosyć wskazane. Wydaje mi się. Otworzyliśmy sobie Hefajstosa. Dobra, i mamy platformę, która powinna nam pomóc się dostać tam, gdzie trzeba. Na drugą stronę też musimy wejść. Dobra, to może tędy. Tak. I tak, i gdzie jest ten Hefajstos? Tu jeszcze możemy sobie to wysunąć. Tylko to chyba czasowo. Albo i nie. Hefajstos się otworzył. W którym miejscu? Jestem ślepa. Niżej na bank. Tam jest Hefajstos. Dobra, jak tam zejść mam? Dobra, trzeba się dostać na tamtą platformę. Chociaż z jednej strony, powiem wam, że najlepiej to by było dostać się całkiem na dół chyba. To jest jakiś plan. Dobra, jesteśmy tutaj i tu możemy już skorzystać z drabiny. I tam jest tak, tam jest Atlas, Poseidon, Hefajstos jest tam. Dobra, muszę pomyśleć. Najlepiej by mi było faktycznie chyba zejść na dół. Na sam dół. Poseidon. Tutaj mogę sobie to wysunąć. To skorzystam z okazji. Nawet chyba mogłabym tam dolecieć, ale tam jest droga do Poseidona. Tu mogę też na dół jeszcze zejść. Jak to wygląda? Dobra, na pewno nie tędy schodzimy. No, tędy też nie. Ach, jest drabina. Widzicie, jaka ze mnie idiotka czasami. Dobra. Są naboje do strzelby, ale nie zabiorę. Jak widzicie, mamy strzelbę. Już pod koniec ostatniego poziomu, żeśmy ją zdobyli. I podobno tak, da się ją zdobyć wcześniej, tylko trzeba, wiecie, znajdźki wszystkie zbierać. Dobra, ja sobie pokorzystam. Otworzę sobie może inne pomieszczenie. Atlas się otworzył. Jesteśmy na dole. Jakby mi się tak Poseidon otworzył, to bym była bardzo w sumie zadowolona. Dobra. Jestem tutaj. Tam są naboje. Tutaj na razie nigdzie nie wejdę. Jeszcze jest Damokles. Trochę się tutaj pomęczymy w tym miejscu. Dobra, muszę wejść wyżej, bo chwilowo tutaj i tak nic nie znajdę. Czyli co jak co, wyżej wchodzimy. Okej, nie tędy, tylko dalej i na drabinę. Czyli tutaj zostajemy bez zmian. I teraz tak. Damokles jest zamknięty. Tutaj mogę się dostać. Do Poseidona. Ale ja Poseidona nie mam otwartego. Mamy Hefajstosa i Atlasa. Tam też jest dźwignia, ale żeby tam się dostać, to trzeba od góry przejść. Dobra, udam się w stronę miejsca, które jest chwilowo dla nas zamknięte. Bo może pozwoli mi to się dostać gdzieś dalej. Wiecie, czasami tak w tej grze jest, że chodząc gdzieś, jesteśmy w stanie dostać się gdzieś indziej. I może być tutaj podobnie, chociaż w tym wypadku raczej tak nie będzie. Dobra, czyli tutaj raczej niepotrzebnie wlazłam. Dobra, to wyjdziemy stąd. Musimy w takim razie wejść jeszcze wyżej. Bez dwóch zdań.
Tutaj już chyba sobie nie zrobię krzywdy. Czy ja coś mówiłam przed chwilą? Dobra, zaczyna się moje błądzenie. Nie może tak być. Wejdźmy wyżej. Wejdźmy wyżej i wtedy będziemy mogli robić coś więcej. Serio nie wejdziesz na to? Siup. No i dobra, i tutaj... A, tędy nie dosięgnę sobie. Dobra, jestem tutaj. Atlas jest tam. Droga do Atlasa. Raczej od góry. Poseidon jest dalej zamknięty. No i znowu wrócę na samą górę i nie będę wiedziała, co mam zrobić. Dobra, trudno. Tu jest Atlas. Tylko nie mam wysuniętej do niego trasy. Tutaj mogę sobie kolumnę ogarnąć. I to chyba warto było zrobić. To mogę wziąć sobie tu. Ach, bo tam będzie droga do apteczki chyba. W sumie spoko. Dobra, ale to by się nam przydało akurat chyba wsunąć. Albo wysunąć. Niewiele mi to dało. Ach, w ten sposób. I co? I do góry nie ma opcji, ale na dół jest opcja. No i co mi to dało? Tutaj nie dostanę się. Tak, jak tak zrobię, to spadnę. Dobra, chciałam to wypróbować, bo liczyłam, że może się gdzieś złapiemy. Niestety gra mnie wczytała na samym dole. Pytanie, czy mamy pootwierane te dwa punkty. Nie wiem. Jeden na pewno. Poseidon. Dobra, myśl, kobieto. Trzeba pomyśleć. No, tam jest w ogóle sekrecik. Tam nie doskoczę, nie ma w ogóle żadnego tego. Ej, a gdyby tam spróbować dolecieć, ale trochę za daleko chyba. Nie, bo tam jest droga do Posejdona. To żeśmy to przerabiali. Do Atlasa idzie droga górą. Tak jakby z Hefajstosa. A do Hefajstosa no nie odkryłam, jak mam się dostać jeszcze. Serio? Jestem za nisko. Dobra. Dobra, robimy sobie skupienie. A to co mi daje? Chyba już nic. Dobra. Tędy jest droga... na samą górę? Okej, tędy się gdzieś złapałam. Chyba mamy to, co chcieliśmy. Po zdecydowanie dłuższym czasie. Ale chyba się uda gdzieś wreszcie dojść.
tutaj trzeba uważać. No i pięknie, doszliśmy gdzieś do pierwszego miejsca. Punkt kontrolny nareszcie. Tutaj chyba sprawnie. A nie, tu jest brama zepsuta. Dobra, jesteśmy. I tutaj chyba potem wrócimy normalnie. Tak, wrócimy normalnie. No, tutaj już nie będzie przyjemnie. A, czaję, co trzeba zrobić. Ała, tylko to trzeba mądrze zrobić. Dobra, musimy wkliknąć te wszystkie elementy. Dobra, już wiem jak. Wkliknął się, wkliknął się. Dobra, otworzyłam bramę, to już jesteśmy jakoś tam w domu. Ała, no przecież było to na dole. Dobra. Nieważne. Ruszamy. Bo nie ma czasu i tak już wystarczająco dużo go zmarnowałam na tym wszystkim. No, weź tą figurkę. Dobra. I teraz gdzie cię mam ustawić? Tutaj. Dobra. Tu jest druga figura. Dobra, jeszcze jedna gdzieś powinna być chyba wyżej. Dobra, mamy to. Tutaj mogę wejść. O, witam serdecznie. Chyba jeden z prostszych do znalezienia sekretów, naprawdę, nie? No i świetnie. O, tam jest jeszcze apteczka na górze. Wypadałoby po nią chyba się dostać, nie? Szczególnie, że to jest duża apteczka. Zróbmy tak. Wow! Chyba tak miało być. Nie wiem, ale zebrana. I ostatni posążek. Pięknie. Co? Cudownie. Pytanie, czy pułapka się wyłączy? Pewnie nie. Klucz Hefajstosa. Nie, pułapka dalej działa. Kurde, no.
Dobra. Użyjemy większej, bo tragedia. Okej, wracamy stąd. Dobra. Pierwszy kluczyk przed nami. A raczej za nami. I Hephaistos, zgasły ognie. Mamy ogarnięte miejsce. Zastanawiam się, czy stąd jest dobry moment, żeby się gdzieś dostać. Chyba nie za bardzo. Tam jakoś na górę by się przydało wejść. Dostałabym się gdzieś indziej. Ale to są dwa miejsca, które mam aktualnie otwarte. A raczej jedno, które jest jeszcze otwarte. Do reszty się trzeba dopiero dostać. Już zdążyłam zapomnieć, jak ta gra czasami może mnie denerwować. Nie ma tam naprawdę bezpieczniejszej drogi. Wygląda na to, że nie ma. No nareszcie. Ile można? Świetnie. Nieprawdopodobne. Jasne, no przecież, nie? Po co? Najpierw wejdę tędy. Kolejna amunicja. No i świetnie. To się przyda, moi drodzy. Tam jest sekret i kolejna dźwignia. Nie wiem, jak tam się wchodzi. I chyba nie będę próbowała. Dobra. No, trzeba podejść bliżej. O, trzeba w ten sposób, dobra. Nie wiem, czy teraz zdążymy, wiecie? Nie, nie zdążę. No właśnie. Trzeba biec od razu. Ale kijowo, dobra. Trzeba biec od razu. A najlepiej to się trzymać jak najdalej na dystans. Dobra, i najlepiej to też w ten sposób.
Czemu nie mogę za to złapać? Co jest grane? A, w ten sposób, dobra. No, z Atlasem jest w miarę prosto, pod warunkiem, że się nie wywalimy. Kurde, ta kamera to trochę żart. No i świetnie. A, teraz możemy tutaj wejść. To spoko w sumie. No i mam przejście od razu tak samo. Niech będzie ten sekrecik. Dobra, i możemy iść po to, co nasze. Są też naboje do strzelby, no ale nie zbiorę. Klucz Atlasa. Świetnie. I teraz pytanie, jak się stąd dostaniemy do jeszcze dwóch pozostałych miejsc. A, bo to tak nie działa, dobra. Myślałam, że to na stałe sobie dam. Niestety nie. Dobra, na szczęście możemy już stąd wyjść. Tylko najpierw to. I tędy powinniśmy się móc dostać. A raczej wydostać. Dobra. I Atlas ogarnięty jako kolejny. Myślałam, że to jakieś nietoperze. Dobra, mamy Atlasa. Posejdon jest dalej zamknięty. Aha. Dobra, tam jest dojście do kolejnej dźwigni. Tak. Dobra. To zrobimy sobie w ten sposób. I teraz tak, tutaj dołem. W dół. I w dół. I teraz tędy. I teraz tu. W sumie to najlepiej by było sobie po prostu tutaj zjechać. Super. Otworzyliśmy Damoklesa. I teraz też taka rzecz, jak się do niego dostać. Chyba od dołu Damokles. Ach, tamtędy. W porządku. Tylko tak, i tak najpierw musimy zejść na dół. W sumie możemy sobie od razu przy okazji kluczyki wrzucić. Ja mam kluczyki Atlasa i Hefajstosa. I jeszcze Atlas. Super. I co, możemy wrócić do wspinaczki na górę. Którędy? Tędy. Dobra, no całkiem to intuicyjne. Gdyby nie te moje fejle na początku, to byłoby naprawdę w porządku. Dobra, i teraz tak, Damokles. Jeszcze wyżej musimy wejść chyba. Dobra, konkretniej tutaj. I teraz tak, jak ja mam to zrobić, co? Żeby tam się dostać. Nie rozumiem chyba.
No nie ma opcji. Chyba, że w ten sposób. Ach, okej, dobra. No to już brzmi w miarę logicznie. Nie podoba mi się ten typ. Dobra, a może po prostu zjadę sobie. Dobra, to było chyba najmądrzejsze, co mogłam aktualnie zrobić. Dobra, kolejna powtórka z rozrywki. Co jest? Brama nie działa? A, dobra. To czaję już. Dobra, pięknie. Tylko to chyba troszeczkę muszę ją jednak... Nie? To jak ja mam wejść? No właśnie, tak myślałam. Dobra, jesteśmy na dole. I tutaj nie będzie przyjemnie, to wam od razu mówię. Chyba najgorsze miejsce na ziemi. Wiecie, no tak z grubsza to się wydaje przyjemnie, ale patrząc po tym, to wcale nie jest przyjemnie. Pod którym się chodzi wolno? Pod shiftem. Ewentualnie chyba pod altem. Tak, ale pod shiftem chyba lepiej, bo się wtedy skradam. Nie wiem, czy ja stąd kiedykolwiek wyjdę. Ogólnie. Ups. Dajemy. No właśnie. Taki jest Hefajstos. Okej, aby chodzić ostrożnie, to jednak będziemy chodzić altem. Dobra, czyli lepiej chodzić altem niż shiftem. Tutaj chyba jest bezpiecznie w miarę. A tutaj nie mogę wejść sobie po tym? Mogę, tylko gdzie mnie to zaprowadzi? A. Dobra, w ten sposób. Okej, rozumiem. Dobra, tam jest dźwignia. Dobra, mamy teraz część pułapek wyłączoną. Dobra, jest punkt kontrolny. Nie lubię tędy chodzić. Dobra. I tutaj mi mogą teraz miecze spadać na głowę. O, ja pierdziu. Już to widziałam, jak mi to leci, nie? To tak samo. Dobra, tu jest zamknięte. Tu jest otwarte. I tutaj wyłączyliśmy kolce. Dobra, jestem gdzieś.
cudownie. Nie wracam tam po sekret, dajcie mi spokój święty. Jestem głupia, nie? Tak. I to jak najbardziej jesteś głupia. O, wystarczyło zrobić po prostu tak. Apteczka, dziękuję. A, bo to w ten sposób jest okej. I rozumiem, że teraz do tyłu. Spoko. Dobra, wystarczyło tak od razu. Jezu. No i pięknie. No jak widzicie, będę musiała tak ciąć materiał, bo jestem po prostu głupia, że... Cudownie. Okej, dobra. Najwyżej będzie długi. Nic nie szkodzi, nie? Super. Tyle trudu. No i co teraz? Posejdon jeszcze nam został. Tylko gdzie jest dźwignia do Posejdona? Tutaj była na dole jedna dźwignia. Tam jest dźwignia opuszczona. Trzeba wejść wyżej. Innej opcji chwilowo nie widzę. Trzeba wejść wyżej i się rozejrzeć. Tam jest Posejdon. A dźwignia do Posejdona jest nie wiem gdzie. Posejdon. Tam jest tylko sekret. Nie mam pojęcia. Wejdę na samą górę, żeby mieć lepsze rozeznanie. Chyba tam jest. Mam rację? Mam rację. Tylko jak się tam dostać? Chyba, że nie mam racji. Moment. Nie, no tam też jest opuszczona dźwignia. Tam jest jeszcze jedna, dobra. To jak ja mam tam się dostać? A, okej. Chyba czaję. Jezu, ale możesz nie skakać tak koślawo, bo zaraz dostanę zawału. No, już widziałam jak leci. Nie wiem jak wy. Człowiek się tyle natrudził. A, wy się zablokowałyście pod spodem, standard. Dobra. I teraz tak, jak się do Posejdona dostać? Nie wiem. Pan Posejdon jest gdzie? Pan Posejdon jest na dole? Nie, tam jest Atlas. Hephaistos. Hephaistos.
Gdzie jest Posejdon? Nie wiem. Atlas. Atlas. Jestem ślepa? Czy co? Halo. Gdzie jest Posejdon? Tam nie. Tam jesteś. Dobra. To teraz pytanie, jak się tam dostać. Posejdon od dołu. Tam jest droga do sekretu. Gdzie w sumie mogłabym się udać, ale po co? Chyba, że tędy. Nie no, za wysoko jest. Trzymaj się tego, proszę. Dobra, tędy. Dobra, mam jeszcze jakieś resztki inteligencji. Cudownie. No, ale ta kamera jest paskudna w tym miejscu. Świetnie. Tutaj jakieś niespodzianki. Powinniśmy wejść normalnie, z tego co widzę. Standard. Dobra. I schodzi. Co to miało być? Serio? Szczury? Oczywiście jak Posejdon, to i jest woda, nie? No, zdążę. O, zdążyłam. Świetnie. Jest dźwignia, ale chwilowo nie mogę jej użyć. Możemy zrobić coś z tym na sam początek chyba? Nie? Jest apteczka. To zbierzemy. Spróbujmy sobie zanurkować. Jest od razu jakaś dźwignia. A, to była dźwignia do sekretu. To mało przydatna rzecz. Ale sprawdźmy, czy nie ma czegoś jeszcze. Tutaj coś jest. Natomiast no nie mogę nic zrobić. A, sekret jest w ogóle w tym miejscu. Widzę, że dzisiaj całkiem okej mi idzie z nimi. Ja powinnam móc coś zrobić chyba z tym. Albo nie. Mogę jeszcze się wspiąć ewentualnie na górę. Tam jest kluczyk. Tu jest jeszcze amunicja. I to mogę użyć. Dzięki temu podnieśliśmy poziom wody. Ach, rozumiem już, co trzeba zrobić. Dobra. To możemy zrzucić do wody. Tam jest kluczyk. Tutaj... Tu mogę wejść, ale nie wiem za bardzo po co. I tu jest teraz dźwignia. Mogę już jej użyć? Dziękuję. Okej, i mamy tratwę.
która aktualnie utknęła gdzieś tutaj. Wyjdę tędy? Jak najbardziej. Tratwa chyba utknęła niżej. Dobra, opuściliśmy poziom wody z powrotem. Ach, już rozumiem, dobra. Tylko może nie w ten sposób, kobieto, zeskakuj. Gdzie ta tratwa jest? A ona jeszcze niżej utknęła, dobra. Zróbmy to tak. No, bardzo jesteś dzisiaj uparta, pani rybo. Zatkaj dzióbek. Jak teraz zejść, żeby się nie zabić? Dobre pytanie chyba, nie? Na bank nie tędy. Chyba trzeba po prostu zeskoczyć. No niestety. A, tam było zejście. No, oczywiście. Ja to ja. Spróbujemy sobie podprowadzić ją od razu na miejsce. No chodź. Powinno być idealnie. To co, idziemy przywrócić wodę. Na dwa poziomy. Pierwszy. Tratwa jest tam, gdzie być powinna? No jeszcze niekoniecznie. Przesuniemy ją sobie jeszcze. Może bardziej w tę stronę nawet. Teraz powinno być idealnie. No i spoko. No trzeba przyznać, że tutaj jest bezpieczniej, nie to co w porównaniu z pozostałymi miejscami. Okej, masz, widzę, kobieto, naprawdę sporo IQ. To był żart w tym wypadku. Dobra. I się wspinamy. Witam serdecznie, pan Kluczyk. To już ostatni. I otwieramy sobie przejście. Pięknie. I teraz, żeby wrócić, to tylko i wyłącznie potrzebujemy sobie zatkać rybę z powrotem. Dobra, znowu widzę, że mi to robisz. No i spoko. Mamy kluczyk, możemy stąd już wychodzić. Świetnie. Nawet punkt kontrolny na pocieszenie dostałam. No trochę mi się zeszło w tej świątyni, no nie powiem. Najwyżej będę sporo ciała dla was materiału. Wow, tak no zdążyłam na pół skilla. Super. I kolejne miejsce odwiedzone przez nas. Teraz tylko zejść na dół.
Na szczęście całkiem przyjemnie się schodzi. I pora użyć pozostałych kluczyków. Poseidon. I Damokles. No, udało nam się ukończyć świątynię Świętego Franciszka. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i słyszymy się już w kolejnym. Cześć!